Siema wszystkim, Daniel z tej strony. Dzisiaj pokażę Wam, co wjeżdża na kanał. Kupiliśmy kolejny projekt. Oprócz gruza w pandemię będzie dzisiaj Fiat 126 bis z kierownicą po angielskiej stronie. Jak wiadomo, 35-letnie auto gnite jak cholera, więc będzie sporo roboty. Stoi na flaku, silnik nie odpala, kręci, więc... No, najgorsza to zgnilizna w sumie jest, nie? Więc zaraz Wam wyjdę, pokażę jak to wygląda, wszystko sami ocenicie. Jak widać, sama zgnilizna. Stoi na flaku. Wszędzie co się nie ruszy, to sypie się z niego gruz. Klapa rozjebana. Zatyczka. Opony z tyłu też wielkie. O, próg przednity troszkę. Ledwo co się trzyma. Podkole też. Popękany mech w środku. Szybie. Doszek. Fotel wpada w podłogę standardowo. Tu jest o dziura. No, tutaj z dachu leci. Chyba tak powinno wyglądać. Też coś podchodziło. No, tutaj lipka. Tu troszkę zdrowie, ale też go łapie. Tu aż chyba tak podłoga nie wpada. Pedał gazu stoi. Akumulatora, dziura jak cholera, no więc wesoło, bardzo wesoło, wszędzie zgnilizna, ale mi się wydaje, że to będzie całkiem fajny projekcik, żeby zrobić. No, to może nie tak.
Zejdźmy trochę. Zejdźmy trochę od dołu. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Tu pas cały, w sumie tabelka. Dobra, zaraz włączę lampkę i popatrz. O, z lampką można patrzeć lepiej. Próbne żarty. Tutaj też przeżarty. O, proszę bardzo. Tam coś leci. Jest ciekawy, jest ciekawy. Tutaj coś se leci. Tak. Stalówka zdeformowana. Zobaczmy z tej strony, gdzie tu piszczy. Więc tak, chyba pokazałem go wam w sumie z najgorszej strony, jaki mogłem. No jest, no wszędzie jest, no rdza, gdzie się nie spojrzy, jest przegnity, co się palca nie wciśnie, to coś z niego leci. O, tu nawet właśnie teraz operujemy, tu też kolejno, leci wszędzie z niego, co się drzwi nie walnie, klapy nie otworzy, to coś z niego, gdzieś jakiś gruz leci. Więc jest gruz, ale plan na niego jest taki, żeby zrobić pełen projekt, całą restaurację, jak nówka sztuka, wszystko powymieniać, żeby ładnie jeździło. Pewnie dużo roboty samemu będzie trzeba robić. No i... Ale na szczęście jest nas dwóch, więc będziemy go robić sobie w dwójkę. I garaż też będzie niedługo, więc... Cały po prostu... Maruszek będzie miał miejsce, gdzie to roboty, gdzie go można zrobić na spokojnie, jako fajny projekt. I możliwe, że dużo filmików też z niego właśnie będzie. Dzisiaj w sumie mam plan zrobić coś z tym flakiem, żeby na tym flaku, chociaż nie stał, żeby go było można popchnąć, bo jak na razie to chyba hamulce ręczny jest za... No, ręczny jest po prostu za stały i no nie chcę nawet się popchnąć. Może jak będzie stał na normalnym powietrzu, to wtedy może się trochę popcha, żeby go chociaż przestawić, ale jak na razie no nawet ciężko go przepchnąć. I nie pali, kręci. I jak na razie paliwa w sumie nie ma chyba w baku. Możliwe, że jest jakaś dziura. Próbowaliśmy go na plaka odpalać, no i po prostu iskry nie ma. Więc będziemy też czasem szukać iskry, co i jak, i więc... No zobaczymy. Zaraz się biorę za ściąganie koła, wsadzenie dętki, zobaczymy, może nie będzie stał na flaku. No, w garażu to się nie mogę szczerze doczekać, nie? Typowa Anglia. Szybka akcja na deszcz. Namiocik rozstawiony. Można coś porobić. To jest śmieszne przy podnoszeniu malucha. Jak spadnie z lewarka, to w sumie można wyjść spod niego, nie? Nie ma takie podnoszenie samochodu, to ja rozumiem. Z tyłu się go podnosi, przód się podnosi. Całkiem zacznie. Plus taki, że ręczny nie jest zajebany. Plus taki, że ręczny nie jest zatrzymany, jak nic. Słownictwa mi polskiego brakuje. Nie, ta opona to jest w ogóle kurna nówka. Chyba. Więc cholera wie, czemu ona stoi. Ciekawe. Czy nówka, no zobaczmy. No. Zdeformowana nówka, można by powiedzieć. Pewnie przez to, ale... No, no w sumie ta... Tubeless. A my spróbujemy do niej dętkę wsadzić. Więc raczej to nie zadziała. Może być ciekawie. Koło mamy zdjęte, impakcik się przydał. W środku no... Nie ma tragedii. Żyje. Wszystko się
Hamulce nie stoją. Będzie jeździł. Co do koła. To opona wygląda jak nówka. Tu jedynie rant jest rozwalony. Więc ewentualnie można by spróbować po prostu ją jakąś napompować. Zobaczymy, może jakoś weźmie powietrze. Tu jest trochę przecięta, zdeformowana, ale może pod kompresorem jakimś się da radę coś podpompować. Spróbujemy, może łyżką to naprostuję, jakoś na, jeszcze z oponą zobaczę. Takie brakuje. Piękności to nie wygra, ale jest zacnie. Zobaczcie. Teraz próbujemy to napompować. Pompuje powietrze, ale dookoła normalnie ucieka. Są bąbelki, więc no nie ma uszczelnienia niestety, tak jak myślałem, że będzie. Więc trzeba albo to dać profesjonaliście do zrobienia, albo dętkę założyć i tyle. Dobra, właśnie przeczytałem, że możemy jednak wsadzić dętkę do tej opony na internecie, że nie powinno być problemów, więc próbujemy ściągnąć oponę i włożyć dętkę i zobaczymy, co się stanie. Niestety z takimi narzędziami jak ja pracuję, jakieś łapki, jakieś coś, samemu raczej tej opony nie ściągnę, więc będę musiał zamówić. I tak te opony są, i tak ta opona jest zła, w sumie do tego auta za duża jest. Zamówię po prostu dwie tylne opony, może trzy, bo z przodu też będzie walnięta. Z tą nie będę się w ogóle męczył, bo to bez sensu, więc odda się to do specjalisty.
Dzisiaj niestety nic się nie udało zrobić. No, jak widzieliście sami, opony nie dało rady zdjąć, napompować też nie. Więc będzie po prostu trzeba zamówić nowe opony, założyć, no i wtedy będziemy działać dalej. To na tyle w tym filmie, więc do następnego razu będzie coś się działo.